down the coast with the Yankee on our tail, loaded down with rum, blowing every yard of sail. St. Pierre and Miquelon, we have your liquid gold, to the sunny Gulf of Mexico with a thousand barrels stole. And the big seas, they were rolling, we were loaded down with rum, with a schooner rhyme alone, out of Lunenburg we've come. Well, up sail your fastest gunboat, so catch it if you can. Pierwszy rejs po morzu. With the schooner Rhyme Alone, we earned our bit of fame. We threw away our fishing gear with the money rolling in. America was thirsty, getting tired of bathtub gin. And the big seas, they were rolling, we were loaded down with rum. With the schooner Rhyme Alone, out of Lunenburg we've come. Let's sail your fastest gunboat, so catch us if you can. With the devil in our corner, running round to Louisiana. We kept the Coast Guard busy, they never got a chance. They catch us with our cargo, we showed them how to dance. But in international waters, 2,000 miles from home, two cutters finally got us and they sank the I'm Alone. Now the Nova Scotia schooners and the men who ran the rum are not much more than stories now in the days of glory's done. Bootleg men and sailor men are ghosts that come and go. When the fog rolls in on Lunenburg, you'll hear them sing below. And the big seas, they were rolling, we were loaded down with rum. With schooner I'm Alone, out of Lunenburg we've come. Well, I'll sail your fastest gunboat, so catch us if you can. With the devil in our corner, running rum to Louisiana. Przez jakiś czas kręciłem się jak gówno w przerębu, za przeproszeniem, ponieważ wpływałem na poligony strzeleckie i od Helu tutaj się ciągnie obszar zamknięty, no i nie wiedziałem płynąć. Te 20 mil morskich, czy tam ile, w głąb morza, czy próbować się przemknąć przy brzegu. No i tak to w jedne, to w drugie, zwłaszcza że usłyszałem na kanale 16 i proszę pamiętać o rejonach zamkniętych, nie? No i w końcu tak płynąc i będąc już w tym rejonie zamkniętym od paru kilometrów, stwierdziłem, że jednak zadzwonię na numer podany w locji. Okazało się, że rejony 6A i 6B, czyli hen daleko koło Ustki, będą zamknięte jutro. Ja tam jutro na pewno nie dotrę, a dzisiaj wszystko w ogóle jest wolne, więc spokojnie se mogę płynąć tu i tam i od razu trochę inaczej i lżej się płynie i jacht płynie szybciej, czyli płyniemy spokojnie do Władysławowa, nie mylić z Władywostokiem. Ciągle mam wrażenie, że dziób jest za bardzo przegłębiony i że trzeba go będzie jednak wypakować, ale zobaczymy. Wiatr, regularna czwórka i chyba tężeje na piątkę z tego co widzę, zupełnie niezgodnie z prognozą. Mam nadzieję, że mi nic brzydkiego nie odkręci. No chyba trzeba będzie niedługo zrzucić foka i iść na samym grocie, dopóki się nie uspokoi. No przed wieczorem powinno się uspokoić teoretycznie. A odszedłem już tak daleko. A tam jest z
skąd przypłynąłem. No wiatr się niestety odkręcił. Kurde, balans, ależ do bani. Nawet nie do bani, do dupy. Jak wiało, to tak wiało, że w końcu miałem dosyć. Teraz na 2 km przed portem to przestało wiać w ogóle. Jedyne podmuchy wiatru, jakie są, to od tego, że żagle wachlują. I... No szkurwa, 75 km zrobione, no. I na ostatnich 2 kilometrach musiał wiatr zdechnąć. To jest naprawdę... Ja pierdzielę. No a fala oczywiście rzuca. Normalnie rzuca tak samo... Albo prawie tak samo jak w czasie, gdy płynąłem. Gdy był ten silny wiatr. Znaczy, no... Subiektywne odczucie jest... Proszę bardzo. Subiektywne odczucie jest, że rzuca nawet gorzej. Wtedy łajba się jakoś trzymała, a teraz rzuca na wszystkie strony. No oczywiście zachód słońca ładny, ale nie wróży to żeglarskiej pogody, zdaje się. Kurde, balans, no. Gdzieś tam jest wejście do tego portu. No szlak by to... Cholera jasna. Bardzo fajny port. Żadnego kołysania. Życzliwa obsługa. Naprawdę fajnie. Nawet turyści jakoś życzliwiej patrzyli na kowboja Bebopa. Niewielką obdrapaną łajbę. Chętnie spędziłbym tutaj więcej czasu. Nawet nie sprawdziłem, co wchodzi w cenę, bo pan, który zbierał opłaty, nie powiedział, że czy coś jest, na przykład ubikacje, oprócz prądu, który mam w cenie i mógłbym sobie farelką dogrzewać. Jakby było mi zimno. W każdym razie bardzo życzliwa obsługa, jak już powiedziałem. Chętnie bym poszedł, coś pozwiedzał, pooglądał, choćby pooddychał, ale chyba będę wychodził, ponieważ to okno pogodowe wprawdzie dziś wieczorem niby się kończy, ale zapomniałem popatrzeć, a to wiatr mam w plecy, więc jak najbardziej do Łeby mogę być może dotrzeć. Widzę, że ludzie już startują, więc ja będę startował. A co do życzliwości przechodniów, no w Helu spotkało mnie takie nieprzyjemne zajście, że dzieciak, o jaki szrot, o jaki szrot, i wydzierał się na pół portu na kowboja Bebopa. Mama nie reagowała. Wyszedłem w końcu i zwróciłem uwagę, że czy to ładnie tak krzyczeć na inne jachty, że szrot. No, zamknął się, mama tam kiwała, ale nawet nie przeprosił. Czyli nie zmienił zdania, nadal uważał, że szrot, ale przynajmniej się zamknął. Natomiast tutaj ludzie chodzili z taką jakąś jakby sympatią, że stara łódeczka na jakieś 3 osoby, ale bardzo fajna i tego typu sprawy. Nawet mówili, że ktoś tutaj tak przechodząc, o, taką też, taką chciałbym mieć. Także turyści tu jakoś się inaczej zachowywali, wydaje mi się. Może tam po prostu miałem pecha.
Mechanik biegnie, rok pracuje jak szalony. Mam wrażenie, że im częściej go odpalam, tym lepiej chodzi. A tu wyjście z portu Władysławowo. Jak widzicie, będzie piękny baksztak. Patrzymy, patrzymy. Główki portu, radar, siejący mikrofalami. Dobra, trzeba już kończyć nagrywanie i wziąć się za sterowanie i różne inne rzeczy. Przede mną przylądek Rozewie. O, tutaj. Dalej ląd zakręca i mam nadzieję, że będę miał regularny baksztak, a nie pełny z motylem. No bardzo miła żegluga jak na razie, ale nie zapominajmy, że wczoraj też się bardzo miło żeglowało. Na początku. A później wiatr zaczął tężeć. Teraz mam wprawdzie, początkowo przynajmniej, wygodniejszą sytuację, bo mam wiatr w plecy. Ale boję się, co będzie, jak wiatr stężeje i zacznę mieć te duże bałtyckie fale, na których jacht będzie prawie wchodził w ślizg. No i żebym z tym moim przegłębionym dziobem nie zrobił czegoś brzydkiego, jak na przykład przewrotka przez dziób. Dobra, Cowboy Bebop over and out. As we set sail for Baffin Bay on a wild and stormy sea, I spied the biggest whale, my boys, that ever you did see. And indeed, my lads, it's true, my lads, I never was known to lie. And if you had sailed on the Wanderer, you'd have seen it the same as I. This wonderful owl whale, sir, was playful as a goat. He swallowed the captain and the bosun too, and all of our whaling boats. And indeed, my lads, it's true, my lads, I never was known to lie. And if you had sailed on the Wanderer, you'd have seen it the same as I. One night was cold and damp, sir, the wind was blowing keen. He borrowed my old oilskins and took my turn at the wheel. And indeed, my lads, it's true, my lads, I never was known to lie. And if you had sailed on the Wanderer, you'd have seen it the same as I. Pełno sieci, dlatego odpłynąłem trochę od brzegu dalej, żeby je omijać. Czarne chorągiewki, czyli sieci niby głębinowe, ale lepiej na zimne dmucha. If you buy us all a pint of rum, we'll sing it all again. And indeed, my lads, it's true, my lads, I never was known to lie. And if you had sailed on the Wanderer, you'd have seen it the same as I. And indeed, my lads, it's true, my lads, I never was known to lie. And if you had sailed on the Wanderer, you'd have seen it the same as I. Zaczynają mnie doganiać bałtyckie fale. Jazda na takiej fali jest fajna, ale jak te fale zaczną być większe, no to boję się, że mi zaczną z kolei wchodzić na pokład. Jak wieje wiatr, to z taką falą po prostu człowiek dostaje takiego dopalacza, że hej. Ale wystarczy się ustawić troszeczkę bokiem i jest kłopot. A ja się w sumie zastanawiam, o kurczę, i ustawiłem się trochę bokiem. I już widzieliście, trochę było niebezpiecznie. Zastanawiam się, czy połów musi być z zacumowanego jachtu, z zakotwiczonego, z miejsca, czy mogę teraz wyrzucić wędki. Na przykład, żeby je z tyłu ciągnąć. Nie jest dobrze. Zaczynam zasypiać. Mam nadzieję, że ta rozmowa z kamerą trochę mi pomoże. Wczoraj też zasypiałem, ale na kursach takich ostrych Cowboy Bebop jest nieco stabilniejszy. Natomiast tutaj od razu musimy zmienić kurs na jakiś taki
dorzeczny i budzę się, jak on zaczyna już być na przykład na pełnym, bo teraz powinienem mieć pół wiatr, ale wiatr się znowu trochę odkręcił. Nie znaczy to, że mi się nudzi, po prostu, no tak jak mówię, wczoraj też przysypiałem, to już takie zmęczenie trochę. No mam nadzieję, że nic się nie stanie. Fajnie surfuję na fali, jak się zdarza szkwał, no ale akurat przeciwko. Po wczorajszym rejsie, który był mocno męczący, dzisiejszy rejs był bardzo luzacki, ponieważ był pełny wiatr, na koniec trochę pół wiatru, ale nawet czwórka nie była straszna, bo było fajnie. Cowboy Bebop podobno wyglądał fajnie, bo poznałem pewnego miłego człowieka, który opowiadał mi różne rzeczy, bardzo fajne zresztą. Tak, używam dużo słowa fajne, no interesujące. W każdym razie o rejsach i o tym, jak różne rzeczy, no takie życiowe z żeglowania. Port Weba 40 zł za dobę, ale w cenie są ubikacje i są darmowe dla żeglarzy. Prysznic 5 zł, chyba trzeba gdzieś tam wrzucić monetę. Prąd 10 zł. No muszę przyznać, że fajnie mi się płynęło, takim pełnym wiatrem, chociaż było to bardziej wymagające, bo łajba jest dużo mniej samosterowna na takich kursach. Motyl, czasami bakstag. No, gdy fale się rozrosły, łajba zaczęła się po nich ślizgać. Tego już nie mam na filmie, a szkoda, bo osiągała prędkość nawet 15-16 km na godzinę. Wiem, że raz zobaczyłem 17 km na godzinę, co jak na Cowboya Bebopa jest stanowczo za dużo, no ale łajby, przepraszam, fale były naprawdę ekstra i zjazdy z nich były też ekstra. Nie, akurat nie rozrosły się do takich wartości, do takich wysokości, żebym mógł zaryć dziobem. Więc płynęło się naprawdę fajnie. No te zjazdy były czymś super. Żałuję, że tego nie nagrałem. No ale nie mam drugiej ręki, znaczy trzeciej ręki, drugiej osoby, żeby posterowała za mnie, czy ponagrywała, gdy mnie nie ma. Zwłaszcza dyskusja była owocna, właściwie monoskusja. No ja tam coś czasami dorzucałem, ale parę praktycznych rzeczy, no i to, że można Cowboyem Bebopem jednak na Bornholm, trzeba wypatrzyć okno pogodowe. Zobaczymy, co będzie jutro. Może wpłynę do rowów, może do Ustki. Po południu ma się wiatr już osłabnąć, wydmuchać i później ma być słabiutki, więc albo poćwiczę nocne pływanie, bo mogłem w sumie dzisiaj płynąć jeszcze do Ustki, o tej porze pewnie bym wchodził, ale zdecydowałem, że wystarczy, jestem przecież dopiero początkujący. To by było na tyle z dzisiejszego dnia.